Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na kanale Sebastian Rysuje. Pod ostatnim materiałem widziałem komentarze i spodobała Wam się ta piosenka. Ja wiem i bardzo mnie to cieszy, dlatego wyciąłem jej fragment i zrobiłem nowe intro, które zaprezentuję właśnie teraz. Ten miły gość pokaże Ci skarby, kredki, ołówki, a nawet farby. W palecie barw on hobby znajduje, więc zobacz jak Sebastian rysuje. W dzisiejszym odcinku nie porysuję sobie kredkami, ani ołówkami, ani żadnymi jakimiś tam pisakami rozpuszczalnymi w wodzie, nic z tych rzeczy. Dzisiaj porysuję kreskami, a właściwie cienkopisami. Posca.pl, która tworzy znane już na całym świecie markery, wysłała mi paczkę, w których dała mi do przetestowania cienkopisy. I mamy tutaj różne zestawy unipinów. Są to brush arty z takimi brązami i sepiami. Komiks też tutaj ma ładne szarości i brązy. Mamy też sketching, coś dla mnie. Mamy też taki zestaw zwykłych czarnych oraz mamy też zestaw do mangi. Mamy tutaj brasze, czyli takie cienkopisy z takimi, można powiedzieć, pędzelkowatymi końcówkami, choć nie do końca, bo one są takie dość twarde, co powiem Wam, że mi bardzo ułatwiło robotę, bo ja, jak już wiecie, mam problem olbrzymi z line artem, z moją ciężką ręką. Ja staram się go tam ćwiczyć, ale to wychodzi mi jak wychodzi. Bardzo ta końcówka mi pomogła, bo mogłem sobie też poćwiczyć, wiecie, tak delikatną jakąś kreskę. No, raz wyszła, raz nie wyszła, ale mogłem poćwiczyć. Także dzisiaj zobaczycie, czy wyjdzie mi jakakolwiek ilustracja wykonana za pomocą tylko tych cienkopisów. Zaczynamy! Ja też mam ogromną nadzieję, że wy tutaj coś zobaczycie, bo słuchajcie, jest południe, a się tak ciemno zrobiło, że to jest masakra jakaś. No ale to już ta pora, nie? Już ta taka wchodzi ta jesień tak na pełnej, że już trochę tego światła jest mniej. Boże, jak ja sobie poradzę z nagrywaniem? No nie haha, tylko tak! Stwierdziłem, że pójdę dzisiaj na żywioł i stworzę jakąś ilustrację w takim moim ulubionym ostatnio szkicowniku. Oczywiście będzie jesiennie, bo tego zabraknąć też nie mogło. No musi być. W końcu bycie jesieniarzem do czegoś zobowiązuje, prawda? W ogóle to takim jesieniarzem jak ja to chyba naprawdę nikt nie jest. Serio. Ja to powinienem dostać już jakiś order za to. No nie wiem, jakiś Virtuti Jesieniari czy coś w tym stylu. Ale dobra, koniec wygłupów, już tutaj przechodzę do rzeczy. Słuchajcie, ołówkiem automatycznym stworzyłem sobie szkic. Postawiłem na kamienie leżące w trawie, z których właściwie to wyszły mi głazy. No ale no nic. Dodatkowo wymyśliłem sobie, że zamknę ten rysunek w takiej jakby ramce na górze, dlatego użyłem do tego zwykłej linijki, by ta ramka też wyglądała no prosto i tak jakoś znośnie. Kiedy szkic miałem już gotowy, użyłem gumki chlebowej, by zebrać ten nadmiar ołówka i w sumie też zmiękczyć ten szkic. Teoretycznie cienkopisy i tak mi go by zakryły, ale no robię to zawsze, więc i tutaj tak można powiedzieć, że poleciałem już chyba z przyzwyczajenia. Zacząłem sobie od tworzenia lineartu, tych skał, czy tam kamieni, jak zwał, tak zwał. Skał, zwał. Widzę, Sebarap wchodzi na pełnej. I tutaj muszę przyznać, że drżała mi trochę ręka. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja tak mam, że jak już widzę po wstępnym zarysie, czy tam wstępnym szkicu, że wyszła mi nawet spoko praca, to później jakoś mi tak zaczyna nagle zależeć, aby to wyszło super i tak super idealnie, i nagle zaczynam się spinać. Ale tak naprawdę się spinać, bo tutaj dzisiaj stresa miałem jak przed maturą. Ale najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że ja mam świadomość, że ja niepotrzebnie to robię, bo wiem, że w sam line art, no to ja nie jestem dobry. Ja to powtarzam już od bardzo, bardzo długiego czasu i on mi zawsze jakoś taki dziwny wyjdzie. Jakiś taki koślawy albo jakiś taki, no wiecie, no nie taki jakbym chciał. No ale stres jest. Głupie to jak kamień polny. O! I w sumie to nawet pasuje to powiedzenie do dzisiejszej pracy. Powiem Wam, że do konturów użyłem finelinera nieco grubszego. To był rozmiar 0,3 mm, o ile dobrze pamiętam, bo nie wiem czy wiecie, ale ja voice over nagrywam troszkę później, więc mam nadzieję, że tutaj babola jakiegoś nie strzelę. Z racji, że miałem sporo zestawów tych cienkopisów, to chciałem ich wypróbować jak najwięcej. Stąd świerki w tle stworzyłem aż trzema kolorami. Dark grayem z końcówką brush stworzyłem sobie takie ciemne partie tych drzew. Później nałożyłem ten
taki piękny brązik, a właściwie jest to sepia z zestawu Brush Art. I oba te pisaki mają oznaczenie brush, choć ta końcówka jest nieco sztywniejsza i nie jest to taki stricte pędzelek, taki bardzo mięciutki. Tylko taki jakby od połowy, że tak pozwolę sobie to nazwać. Na zdjęciu będziecie mogli to zobaczyć. Jest bardzo ta końcówka wygodna i precyzyjna i naprawdę wytrzymała. Do wykończenia świerków użyłem jeszcze mniejszego cienkopisu, by dorobić więcej kresek, które no, przypominać będą bardziej takie właśnie te gałęzie tych drzew. W sumie to w ogóle tutaj będzie same kreskowanie, więc ja nie wiem, po co ja to mówię. Przecież no, sami widzicie. XD. Przy tworzeniu kamieni przyznam się wam szczerze, że szalałem i właściwie można powiedzieć, że też eksperymentowałem. Na początek nałożyłem 0,1 mm i tak sobie dłubałem i dłubałem po kolei każdą powierzchnię. Kolejnym krokiem było nakładanie brasza o rozmiarze 0,3, by te linie były takie no nieco grubsze i zakrywały mi więcej powierzchni kartki, no i by tworzyły taki kontrast. A na to jeszcze nałożyłem taką ciepłą szarość, by to wszystko delikatnie tak jakby zmiękczyć, można tak powiedzieć. W tych najciemniejszych partiach używałem pisaka brush z większą końcówką, by szybciej zakryć obszary rysunku i przy okazji też sprawić, by były takie ładne przejścia między tymi wszystkimi czerniami. No i tak samo robiłem przy tej roślinności. Ja tutaj też używałem 0,1 mm, później 0,3, no i oczywiście tej szarości, bo kurde, ona jest, powiem wam, naprawdę ładna. Tak wpadła w moje gusta, że ja po prostu nie mogłem się jej oprzeć. Ta sepia też oczywiście jest piękna, ale ciepła szarość na zawsze w moim serduszku. Sorry sepia, this is true love. I'm really sorry. Stop crying, ktoś inny pewnie cię pokocha bardziej. Dobra, pora bym powiedział coś więcej o tych produktach, bo tak się rozgaduję jak zwykle. Te wszystkie cienkopisy posiadają pigmentowy tusz i są szybko schnące, więc nie musicie się martwić, że jak coś sobie narysujecie na kartce i położycie na to dłoń, to wam się to rozmarzy, czy zostanie na tej ręce. Ja tutaj często kładłem rękę i nic mi się tutaj naprawdę nie wydarzyło, także to jest, ja uważam, fajną sprawą. W szczególności, gdy się zapominamy i zaczynamy coś rysować z prawej strony, a później przejdziemy na lewą. No, chyba że jesteście leworęczni, no to wtedy odwrotnie, wiadomo. Dodatkową ważną, myślę, sprawą jest fakt, że unipiny są bardzo intensywne i posiadają naprawdę czarną czerń. Nie ciemnoszarą, nie jakąś bladą, jak to bywa często w tych takich tanich cienkopisach, tylko ta czerń jest naprawdę taka czarna. Ci, co mnie długo oglądają, wiedzą, że dla mnie to jest istotne. Oczywiście są też odporne na światło, więc nie musicie się tutaj martwić, że po czasie ilustracja wam po prostu zniknie. Producent zapewnia nas także, że unipiny są odporne na wodę, więc jeśli potrzebujecie lineartu do akwarelek, to też wam się tutaj one sprawdzą. No i chyba najbardziej wyczekiwana i istotna dla niektórych z was informacja to taka, że te cienkopisy nie rozmazują się i nie rozpuszczają, gdy nałożycie na nie markery na bazie alko. Powiem wam, że troszkę się nadłubałem przy tym rysunku, ale uważam, że było warto, bo finalny efekt mi się nawet podoba. Pisakami pracowało mi się naprawdę przyjemnie, nie przebiły mi na drugą stronę, mimo że papier w tym szkicowniku to tylko 165 g na metr kwadratowy, a ja naprawdę nakładałem sporo warstw. Więc jestem tutaj super turbo zaskoczony. Myślę, że jeszcze nie raz sięgnę po te cienkopisy, tym bardziej, że ostatnio tworzę sobie jakieś postacie z konturami, więc na moich profilach na pewno wam będą gdzieś te cienkopisy migać. No i zapraszam do odwiedzenia i mojego konta, jak i konta poska.pl na Instagramie. Powiem wam, że warto. Tam jest naprawdę sporo treści. Są i zdjęcia, i rolki, i poczytać sobie można, co tam ja tam piszę. I stories oglądać możecie, i też możecie wiedzieć częściej, co w danym momencie robię, nad czym pracuję, i tak dalej, i tak dalej. No, just warto. Mam nadzieję, że taki odcinek też się wam tutaj spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał. I że większych błędów mi tutaj dzisiaj nie wywaliło przy montażu i wam się dobrze oglądało ten odcinek, bo słuchajcie, komputer mi zaczyna się coś dziwnie wieszać, dziwnie zacinać. Program mnie dzisiaj turbo wywalał po prostu. Co zrobiłem? Już chciałem zapisywać i mnie wywalało i musiałem to robić na nowo, więc ja powiem wam szczerze, że ten odcinek zapamiętam na długo, bo jestem po prostu już po nim wymęczony. Jak to dla was nagrywam, w sensie ten voice over, jest godzina 1:20 w nocy, a ja jeszcze nie skończyłem. Także trzymajcie kciuki, by mi się tutaj nic nie wykrzaczyło i żeby tu wszystko działało, bo inaczej to ja się chyba załamię. Dobra, my widzimy się za jakiś czas. Do zobaczyska i elo!